Dzień dobry. Witam Państwa na zajęciach z malarstwa. Naszych zajęciach w nowej odsłonie pandemicznej. Dzisiejsze zajęcia będą nietypowe, ponieważ dzisiaj mamy urodziny Gdyni i chciałabym Państwa zaprosić z tej okazji do muzeum. Od dzisiaj do 5 czerwca będzie czynna wystawa zatytułowana Morze, miasto, port, podejmująca temat właśnie głównie portu. I jest ona zorganizowana z okazji 96. urodzin miasta, a najważniejsze z okazji stulecia podjęcia decyzji o budowie samego portu. Chciałabym Państwu pokazać przykłady prac, których autorzy będą pokazywani na wystawie. Wystawa będzie otwarta dzisiaj za darmo od godziny 15 i jutro w piątki aż do czerwca również będzie udostępniona za darmo. Wszystko w godzinach otwarcia muzeum. Ale przejdźmy do naszych obrazów. Autorzy wystawy, kuratorzy zdecydowali się, by pokazać kilku malarzy i malarkę, które podejmowały w swojej twórczości motyw morza, motyw portu, samą Gdynię. Zobaczyłam w internecie, jakie to są osoby i wyszukałam dla Państwa przykłady ich prac. Niektóre nazwiska są Państwu bardzo znane z naszego miasta, jak również z Trójmiasta. A chciałabym zacząć od pani Michaliny Krzyżanowskiej. Malarki, która głównie, przynajmniej do tej pory, kojarzyła mi się jako modelka na obrazach swojego męża. Zresztą za chwilę Państwu pokażę. Tu mamy jej obraz, który doskonale Państwo rozpoznacie, bo jest to widok z Kamiennej Góry. Zwróćcie Państwo uwagę na samą kompozycję, a także na pięknie namalowany horyzont i rozmalowane chmury. Jak również tutaj na piękne pokazanie światła odbijającego się w falach. Również tutaj mamy widok portu. Widać, że ten widok jest malowany w deszczu, że jest pochmurnie, deszczowo, pięknie oddany klimat. Zachęcam bardzo Państwa do przyjścia, zobaczenia wystawy. To również praca tej autorki. Jak w inny sposób, kolorystyczny, jak nakładane są farby. Zwróćcie Państwo uwagę. I tutaj też widok, krajobraz i pejzaż. Wygląda ten pejzaż jak, i to chyba jest, Zatoka Puck'a. Zobaczcie Państwo, jak pięknie pokazane jest światło. Jak cień, jak padające, czuć w tym obrazie słońce. A tu chciałabym Państwu pokazać ją samą. I tak naprawdę to najbardziej znam ją właśnie z portretów wykonywanych przez jej męża. I nie wiedziałam, że jest tak niesamowitą malarką. Tu jest ona. Także tu. Też sportretowana przez swojego męża. I również tutaj.
Jej mąż był malarzem, a także pedagogiem, charyzmatycznym, z poczuciem humoru i barwną osobowością. Podobno byli niesamowitym, cudownym małżeństwem. I tu jest ona na pierwszym roku studiów. Poznali się właśnie na uczelni. Jeszcze jedna z jej prac. Również tutaj. Zobaczcie Państwo, jaki autorka uzyskała spokój w swojej pracy, w tafli wody i w pięknym świetle oddanym. Również tutaj, ale ten obraz już raz się pokazał i również ten Państwo też znacie już. A tu mamy pracę innego artysty, którego też prace będą na wystawie. Janusza Maria Brzeskiego, a nosi tytuł ten obraz po prostu Kuter. A tutaj mamy już przykład pracy bardzo znanego malarza, marynistę, Mariana Mokwę. I tu chciałam Państwu pokazać przykłady jego prac. Zobaczcie Państwo, jak mocno nakładane są kolory, jak odważnie, impastowo nakładana jest farba. Tu mamy jego akwarelę. Akwarelę, technikę gestu, szybkości i decyzji. Pamiętacie Państwo z poprzednich zajęć, gdzie mówiliśmy właśnie o akwareli. I tu również praca Mariana Mokwy. Zobaczcie Państwo tutaj, jak genialne oddane jest morze. Jak w tonacji kolorystycznej, jak pokazany jest ruch, fale, niepokój, niebezpieczeństwo. Genialne. Również tutaj zobaczcie Państwo, jak ogromne fale pokazane są. Jak tutaj, jak w poprzedniej pracy, wszystko było bardzo zwarte kolorystycznie, gdzieś z akcentem błękitnym, tak tutaj pod powierzchnią tej zieleni i niebieskości pojawia się żółć, pojawia się gdzieś czerwień. Niesamowite. I jeszcze w dali zobaczcie Państwo, jak pięknie ukazane jest światło. I jeszcze jedna praca tego artysty. A tutaj mamy postać pana Antoniego Suchanka, który siedzi przy molo w Orłowie, a z tyłu ma liceum plastyczne. Widać, że artysta szkicuje, jakby chciał za chwilę podnieść wzrok na horyzont i dalej szkicować. Tutaj jest jedna z jego prac, morze. Zobaczcie Państwo, jak pięknie światło jest pokazane, jak pięknie rozmalowane jest morze. I tu, zobaczcie Państwo, to morze jest jakby milsze, weselsze niż tamto przedstawienie u artysty Mokwy, gdzie budziło niepokój, grozę, też niesamowicie namalowane. Też może dlatego, że jak w szantach, mewy dają nadzieję, że niedaleko jest ląd. Może to też wpływa na percepcję tego obrazu, że jest z nadzieją, bo sympatyczniejsze, mniej groźne może. Też namalowane morze, już tak, zobaczcie Państwo, mniej rozmalowane, bez detali, raczej z gestu, a też pokazany jest ruch, fala, niebo i jedna z akwarel Antoniego Suchanka. No i właśnie port. A tutaj mamy innego artystę,
również bardzo znanego w naszym mieście, Henryka Baranowskiego. I jego chyba ulubiony temat. Plaża, morze. Nazywany był artysta malarskim reporterem. Tu realistycznie rozmalowany. Zobaczcie Państwo też, jak pięknie namalowane jest morze. I postacie. Też pięknie zakomponowana cała praca. I taka praca tego artysty. Ten motyw chyba również jest znany. Bardzo często spotykany w galeriach. A tutaj również poznajecie zapewne Państwo widok, który już był, ale bez jeszcze tak wysokich budowli, u pani Michaliny Krzyżanowskiej. Zobaczcie Państwo, jak pięknie kolorystycznie jest to ujęte i widać ruch pędzla, delikatne, ale też tutaj, zobaczcie Państwo, jest jakby nałożona farba ze szpachli. Wszystko jakby z gestu, a tutaj detale. Detale rozmalowane delikatnie. I tutaj mamy taki widok wioski rybackiej. Pięknie kolorystycznie ujęty. Tu jak dużo się dzieje przy tak płaskim potraktowaniu nieba. Gdzieś w takim delikatnych przejściach. Od błękitu poprzez jakiś róż, fiolet gdzieś widoczny. A tutaj mamy pracę Kazimierza Ostrowskiego, gdynianina, znaczy mieszkającego w Gdyni, mieszkającego przy ulicy Abrahama, mającego swoje mieszkanie i niesamowitą pracownię, w której tworzył swoje niezwykłe dzieła. Niby abstrakcyjne, ale do końca nie. Nie jest to totalna abstrakcja, bo można zobaczyć w niej elementy, pejzaże. Artysta zmarł w 1999 roku. Był profesorem w Akademii, wtedy w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. I był genialnym pedagogiem. Charyzmatycznym, niesamowitym. I osoby, które u niego były w pracowni, zawsze się tym szczycą. Od 2002 roku jest przyznawana nagroda jego imienia artystom z całej Polski. W tym roku była 15. edycja tej nagrody, którą otrzymała pani Teresa Miszkin. Zobaczcie Państwo, tak potraktowany pejzaż, tak pokazany port. Też tak motywy. Bardzo charakterystyczne dla naszego miasta. Bardzo znane prace. Kazimierz Ostrowski, zwany Kachu. I to właśnie jest on. Podobno kochany profesor. I również tutaj zobaczcie Państwo port, jak niesamowicie pokazany. Wróćcie Państwo pamięcią do przedstawień innych artystów, przedstawień portu, w jaki sposób realistycznie podchodzili do tematu, w jaki sposób pokazywali port, a zobaczcie tutaj Państwo, jak artysta Ostrowski, jak pokazał port. Wygląda abstrakcyjnie, jednak nie do końca, bo widzimy tutaj statki, i duży statek, i mały statek, i jeszcze zacumowany przy innym brzegu statki, a także dźwigi. Też na pierwszym planie można zobaczyć dwa kutry,
nawet dopatrzeć się i trzeciego. Gdzieś ptaki, pięknie pokazana woda i niebo. Można się rozsmakować w tych pracach. A tutaj mamy innego artystę, Kazimierza Sieramkiewicza, którego ulubionym tematem właśnie był port. Port, Gdynia. Zauważcie Państwo, jak bardzo charakterystyczne są prace tych artystów. Od razu można rozpoznać styl Kazimierza Ostrowskiego, jak również Kazimierza Sieramkiewicza. Jak mówiłam, ulubionym tematem był port dla pana Sieramkiewicza, ale zawarłam jeszcze inne tematy, które podejmował. Tu mamy orkiestrę. I zauważcie Państwo też charakterystyczny sposób kładzenia farby przez artystę w taki sposób. Jakby przetarcie, jakby suchy pędzel i też wykorzystywanie linii i wypełnienia. I tutaj również praca tego artysty. I też te przejścia kolorystyczne, które jakby robione były suchym pędzlem. I jak mówiłam, ulubione tematy morskie podejmowane były przez artystę Sieramkiewicza. Tutaj też praca tego artysty i zwróćcie Państwo uwagę na charakterystyczne nakładanie kolorów. I ulubiony temat. Nakładany suchym pędzlem jakby. I zobaczcie Państwo też tło jakby apla położona równomiernie. I na apli rozmalowane elementy portowe. Czy dźwigu, czy suwnicy. I również muzyczny temat. Jak pięknie pokazane jest tło rozmalowane, postacie właśnie takie niedopowiedziane i nagle pojawiają się kreski. Jak różne są sposoby malowania zawarte w jednej pracy. I jeszcze jedna praca tego artysty. Może zobaczycie w pracach spokój. Taką ciszę. Nie ma tutaj żadnych takich ostrych, niepokojących czy tematów, czy sposobu malowania. Wszystko jest takie wysublimowane, spokojne. I jeszcze jedna praca tego artysty. Bardzo charakterystyczny sposób malowania. Jak zobaczycie Państwo w muzeum pracę tego artysty, od razu rozpoznacie. A tutaj on sam w pracowni. Ponieważ był profesorem też, jak poprzedni artysta Kazimierz Ostrowski, wykładał wtedy jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. I jeszcze jedna praca tego artysty. A tutaj mamy już delikatne akwarele. Zobaczcie Państwo, jaka różnica jest w nasyceniu barw. Tutaj mamy malarstwo olejne, a tutaj mamy akwarele. Autorem jest Stefan Szmaja. Delikatne akwarele i też traktujące o porcie. Również tutaj. I tutaj. Przypatrzcie się Państwo. I inna praca tego artysty. Już w czerni i bieli. I też linoryt. Jak różne prace, jak różni artyści,
a jeden ulubiony temat. Polecam Państwu bardzo tę wystawę. I na koniec praca port Kazimierza Ostrowskiego. Zachęcam Państwa, abyście Państwo stworzyli swoją własną pracę, może też z okazji urodzin miasta, a może port czy z wyobraźni, bo w tej chwili aura nie sprzyja wyjściu w plener. Stworzyli własną pracę i mam nadzieję, że jak się spotkamy, a mam nadzieję również, że się niedługo spotkamy, to obejrzymy tę pracę. Następne zajęcia też będą inne niż dotychczas, jakie pamiętamy z poprzednich zajęć, z poprzedniego naszego turnę online'owego. Mam tremę, ale mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Serdecznie pozdrawiam.